Jak należy bezpiecznie wymienić butlę gazową w wózku jezdniowym podnośnikowym? Przed przystąpieniem do wymiany butli należy upewnić się, że znajdujemy się w bezpiecznym miejscu. Butli nie wolno wymieniać w pobliżu źródeł ognia i wysokiej temperatury, w pomieszczeniach zamkniętych, w pobliżu zagłębień i kanałów. Wózek należy zabezpieczyć zaciągając hamulec ręczny. Na włączonym silniku należy zakręcić zawór przy butli i poczekać, aż wózek samoczynnie zgaśnie. Robimy to po to, aby dopalić resztki gazu znajdujące się w przewodach i w silniku. Następnie wyłączamy zapór. Odkręcamy przewód, pamiętając o tym, że gwint jest lewy, czyli aby go odkręcić, należy kręcić w prawo. Odbezpieczamy butlę i ściągamy ją z wózka. Pustą butlę odkładamy w miejsce wyznaczone. Z wyznaczonego miejsca pobieramy pełną butlę. Przed montażem pełnej butli na wózku sprawdzamy znajdujące się na niej oznaczenia, a także upewniamy się, że nie ma na niej widocznych uszkodzeń mechanicznych. Odbezpieczamy butlę ściągając folię zabezpieczającą i odkręcamy plastikowy korek. Sprawdzamy, czy w butli jest uszczelka i w jakim jest stanie. Umieszczamy pełną butlę na wózku i zabezpieczamy ją. Ważne jest, aby butlę umieścić zgodnie z oznaczeniami, które się na niej znajdują, czyli zaworem skierowanym do dołu. Podłączamy do butli przewód gazowy i odkręcamy zawór. Sprawdzamy szczelność połączenia wąchając i nasłuchując, czy nie ma wycieków gazu. W tym celu można też użyć mydlin lub detektora gazu. Uruchamiamy wózek.